fotelik, na którym siedzicie. Dlaczego? Gdyż oparcie unitu jest dosyć miękkie w większości przypadków. Podłóżcie jakąś torbę. O co chodzi? Chodzi o to, żeby krew zostawała do centralnej części organizmu. Dodatkowo uzyskujemy około 300 ml płynu u naszego poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, informujmy go, co robimy. Zakładamy, że tutaj w ogóle stracił nam przytomność. To, co teraz zakłada Magdalena, będzie za chwilę założone w płucie, ale pierwszą rzeczą, którą zrobimy, podamy mu właśnie adrenalinę do uda. Dlaczego? Blat jest spocony, szybko oddychający, z wydłużonym nawrotem kapilarnym. To powoduje właśnie taką sytuację, że musimy podać adrenalinę, żeby to ciśnienie utrzymać w odpowiednich warunkach, żeby zmniejszyć obrzęk, który będzie stukł narazem. Zwróćcie uwagę, że to podanie adrenaliny odbyło się nawet przez ubranie. Nie było czasu na ściąganie spodni. Po prostu wbijam igłę w przednią boczną część uda, to jest to miejsce tutaj i ta adrenalina została podana. To, co teraz zakładamy Magdalena, to jest taki element, który też powinien towarzyszyć każdemu lekarzowi. Czyli zakładamy w punkcie dostęp do żyły. Akcja dzieje się dynamicznie. Pojawił się tlen na masce, na twarzy poszkodowanego, żeby się dotleniał. Też jednym z elementów związanych ze wstrząsem i to jego kluczowym powikłaniem jest niedotlenienie organizmu. Jak widzicie, Grzesiek zabrał się zamierzenie ciśnienia. Dlaczego? Chcemy ocenić, na ile spada nam ciśnienie u poszkodowanego. Daliśmy adrenalinę, ale chcemy mieć kontrolę, monitorowanie stanu pacjenta. Proszę Państwa, w każdym gabinecie dentystycznym powinniśmy mieć możliwość modułu. Ok, założona okleina powolutku. Dzieje się tutaj, widzę, całkiem sporo. Dobrze, czasami się to pomarszy. Ok. Proszę Państwa, fajnie by było, jeżeli byśmy w stanie podać od razu pojawiać w gabinecie dentystycznym jest automatyczny defibrylator zewnętrzny. Warto go od razu podłączyć. Ja poproszę, żeby Pani podała ten defibrylator, który tam leży. Zawsze można skorzystać z pomocy osób. Grześku, przewentyluj i od razu dawajcie AED na klatę, tak? No kleić, masować, działać. Ten defibrylator pozwala na 60% więcej szans na to, żeby uratować tego poszkodowanego. Naklejamy elektrody pachowej, tak jak właśnie zostało to naklejone. 8, 9, 10. Końcówka oczywiście zawsze migającego światła. Odsuwamy się, gdy analizuje urządzenie. Proszę się odsunąć, paralizę. Ok. Pamiętajmy, że proszę nie podchodzić. Nie możemy dotykać naszego poszkodowanego. Ja Państwu pokażę zaraz, jak wygląda rytm serca w sytuacji właśnie w tym czasie do momentu dotarcia zespołu ratunkowego pogotowia.